budowniczy zawsze da radę. Bob budowniczy nie jest sam. Piach, żwir i cement nie straszne nam. Boba lubimy, nie jest sam. Przez cały dzień robota wre. Bob z przyjaciółmi do pracy się rwie. Bob budowniczy wszystkiemu zaradzi. Bob budowniczy nie jest sam. A przy muzyce, gdy przerwę masz, by czas umilić, śmiej się i tańcz. Bob budowniczy zawsze da radę. Bob budowniczy nie jest sam. Na ratunek. Ojej, co to? Dzień dobry, firma budowlana. Tak, oczywiście, przyjadę jak tylko będę mógł. W porządku, żegnam. O tak, to była straszna burza. Słucham. Tak, jasne, rozumiem. Tak, to była okropna burza. Czy mógłby pan chwilę zaczekać? Przewróciło się? W poprzek drogi. Bob, jest do ciebie pilny faks z Rady Miejskiej. Proszę chwileczkę zaczekać. Drogi zablokowane, słupy przewrócone, rury zatkane, płoty połamane. Natychmiast potrzebna pomoc. W porządku, Marto. Już tam jadę. Nie martw się. Przyjmę zgłoszenia i powiem, że przyjedziesz, jak tylko będziesz mógł. Wielkie dzięki. Halo? Słucham. O, cześć, Bob. Widziałeś? Ale była straszna burza w nocy. Błyskały błyskawice, waliły pioruny. Oj, okropność. Właśnie. Nic wam się nie stało? Och, nic. Było strasznie, prawda, spychaczu? O, nie. Ja się nie bałem. Było świetnie. Słuchajcie, burza narobiła wiele szkód i wszystkim jesteśmy teraz potrzebni. Wszystko mogę podnosić. Wszystko mogę zmieszać. Wszystko mogę skopać. Wszystko mogę wyrównać. Wszystko mogę podnieść. Zgrana paczka. Koparko, pojedziemy i sprawdzimy drogi. Dźwig i spychacz pojadą do wsi i sprawdzą, czy nie trzeba pomóc panu Ogórkowi. A co ja mam robić? Nie martw się, mała. Dzisiaj wszyscy będziemy mieć bardzo dużo pracy. Czy damy radę? Tak, damy radę. Chyba tak. Do zobaczenia. Jedziemy, dźwigu. Nie jest tak źle, jak myślałem. No tak, rzeczywiście, ale zdaje się, że kaczki nie są zadowolone. Odzyskają humor, kiedy oczyścimy staw. Kiciu, nie strasz kaczek. No, zabierajmy się do roboty. Jedźmy dalej. Ojej. Trzeba ratować kicie, szybko. Może zaczekamy na Boba. Co? To może potrwać do wieczora, a kicia w każdej chwili może spaść. Do roboty, dźwigu, musisz podnieść to drzewo. Nie jestem pewien. Nie mogę go złapać. Nie do
dosięgnę tak daleko. Dźwigu, śmiało, postaraj się. Zrobiłbym to, gdybym mógł. Ptaszek ma dobry pomysł. Poleci do biura po pomoc. Ojej, a może my powinniśmy tam pojechać? Ty zostań tu, a ja pojadę. Co? Chcesz mnie tu zostawić? Samego? Ktoś przecież musi być przy kici. Pomocy! Pomocy! Spychaczu, co się stało? Kicia, Kicia, nie może zejść z drzewa pochylonego nad stawem, a ona nie umie pływać, nie lubi wody. Dźwig próbował podnieść to drzewo, ale nie dał rady. Spychaczu, uspokój się. Powiedzcie, o co chodzi? Ach, Marto, dzwoń do Boba. Kicia jest uwięziona na drzewie. Ona nie umie pływać, a tam jest staw i w ogóle... Biedna no to... Kicia, to straszne. Już dzwonię do Boba. O nie, on nie wziął telefonu. Przecież ja go mam. Ktoś musi po niego pojechać. Ale ja nie wiem, gdzie jest. Właściwie może być wszędzie. Musimy coś wymyślić. Spychaczu, Walcu, myślcie. O, ale ten ptaszek szybko lata. A może jemu uda się znaleźć Boba? Dalej, jedźmy za nim. O, on jest bardzo szybki, dużo szybszy ode mnie. Ale spróbuję. Lepiej zostań tu. Nie chcę, żebyś jeszcze i ty się zgubił. Ptaszku, co ty tu robisz? Coś się stało i to coś poważnego. Wskakuj, Bob! Musimy jechać! A zaraz, koparko, powiedz, co się stało. Nie wiem, Bob, ale zaufaj mi. Naprzód! Trzymaj się! Pomocy! Ojej, ptaszku, naprawdę jesteś wyjątkowo mądry. Koparka, bo... Wydarzył się wypadek. Drzewo pochyliło się nad stawem. A na drzewie jest kicia. Dźwig próbował je podnieść, ale jest za ciężkie. Och, Bob, musimy ratować kicia. Ruszajmy w drogę. Jesteście gotowi? Czy damy radę? Tak, damy radę. Koparko! Już po wszystkim. Wyśpijcie się dobrze, bo jutro czeka nas bardzo dużo pracy. Ach, co to był za dzień. Powinieneś usiąść przy kominku i odpocząć, Bob. I tak zrobię. Dobranoc. Dobranoc, Bob. Dobranoc. Do zobaczenia jutro. Dobranoc. Miłych snów. Dobranoc. 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 Śpij, kicio. No, a to ci dopiero. Wersja polska, telewizyjne studia dźwięku w Warszawie.